Powtarzam to zdanie. Z tego powodu kapłan został, mówi ojciec Pio, zwolniony z odpowiedzialności za rodzinę, aby troszczył się tylko i wyłącznie o Boga. Wszyscy, którym bab brakuje, będą mówili, znosimy celibat w kościele. A, to już brat cieka, chłop się kapłan zajmie Panem Bogiem. To będzie pop rosyjski, czy prawosławny, czy katolicki. To wy, a, oni dobrze wiedzą. Miej taką kumkę przy sobie, kochaj ją, nie ma... Ale miej mszę 4 godziny, to by mnie cepami zabiła. To by mi tu takie dziecko przyniosła. Wy sobie nie zdajecie sprawy. Dyskusję o celibacie na Soborze Watykańskim, wiecie kto przerwał? Nie wytrzymał kardynał Wyszyński, jak wyszedł na ambonę, jak im opowiedział, ile ma problemów z popami grekokatolickimi z powodu bab, tak dyskusji nie podjęli. Rozumiecie? Bo tego nie wiecie, bo tego nie wiem. Wyszyński zatrzymał dysputę o celibacie, bo już chcieli. Jak się dzisiaj wytycza kierunek papieżowi Franciszkowi, to w każdym programie jakiegoś łebka oświeconego, dziennikarza jest punkt, papież się musi zająć celibatem. Ty się zajmij wiernością swojej żonie i wytrwaj z jedną. Tym się zajmujesz. To jest tylko po to, żeby zabrać kapłana Bogu. Tu jest inne powołanie, inna funkcja. Przypominam jeszcze raz to zdanie. Z tego powodu kapłan został zwolniony z odpowiedzialności za rodzinę, aby troszczył się tylko i wyłącznie o Boga. W innym razie diabeł skutecznie manipuluje uczuciami kapłana, aby odsunąć go od jedności z Bogiem i osłabić jego umiejętność słuchania natchnień Boga. Wiecie, ile już kobiety zniszczyły powołań kapłańskich? Przyglądnijcie się swoim kapłanom, wiele odczytacie. Czy on jest totalnie Boga? Czy jest totalnie baby? To wszystko widać. Jak jest starym lisem jest, to się to wszystko widzi. Gdzie jest jego łoże i gdzie jest jego serce? Czy ojciec Pio siedziałby po 14 godzin w konfesjonale? Czy święty Jan Wianney od rana do wieczora byłby zatroskany o sprawy Boże? Nie da się dzieci dwom panom służyć. Wiadomo, że są problemy z celibatem, z wytrwaniem. Skoro was kusi, to co myślicie? Mnie nie kusi? No to święci do pokrzyw chodzili, w torniach siedzieli, osty bijali w tyłek, żeby wytrwać. Nie spali nocami. Andrzej Śmiela dziś wspomnienie, wiązał kamień przed wejściem do jaskini. Jak mu się drzemało, to rąbnął się w głowę, żeby trwać. A tu dziś żołądki pełne, nasycenie wizją telewizyjną, położysz się do łóżka, to cię rozrywa na wszystkie 4 strony świata. Z czego to się bierze, dzieci? Diabeł dlatego tak walczy z kapłanami, bo manipuluje ich uczuciami, aby odsunąć od jedności z Bogiem i osłabić jego umiejętność słuchania natchnień Bożych. Kapłan służy człowiekowi dla Boga. Nie ma innego kierunku. Ale żeby umiał służyć człowiekowi, musi być oddany Bogu i czerpać z Niego siłę. Wszystkie inne obrazy, jeśli twój kapłan nie jest oddany Bogu i tego nie czujesz Jego miłości, zrezygnuj z Jego posługi, bo cię wyprowadzi na manowce. Pokaże ci świat, a nie Boga. Przy okazji cię porwie świat, omami szatan i jest po tobie. Dzisiaj kapłan musi być czytelny i ty musisz mieć przekonanie, jest bezwzględnie, zupełnie oddany Bogu. Wtedy dopiero ci pomoże. Amen. Thank you.